Dámy a pánové, krásný dobrý den, vítejte u dnešního videa. Dneska se zase podíváme na Gothika, budeme pokračovat v tom městě a uděláme si questíky ve městě. Tak jo, jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, jsme tady ve městě a vítejte ještě jednou v Archolus, v jednom z největších měst tady. Co nás teda čeká? My máme úkol Citizen Marvin. Helga nám, že is walking book of knowledge. Helga je chodící kniha znalostí. Doporučila mi blablabla, reference jasný. Takže Leo a Kuno, kteří hrajou ty šachy na tržišti. Frida a Tomáš, Runes Hunting Shop, jasný. A Linter, jasný. Tak. A Ramon and Ruth and in the church and farm mage Tengar. Takže nás čeká. Takže my budeme potřebovat prvně asi jít teda za na náměstí. Tak jdeme na náměstí, já nevím kde náměstí, boys. To poznáme. Nejsou to ti dva, co hrajou šachy? Finally. Chłopcze, podejdź. O co chodzi? Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. O czym mowa? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz, nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Bogowie, to pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? W takim razie już sobie pójdę, nie będę cię dłużej załamywał. Do widzenia. Stój, miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę. Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał, ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła Szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara. Całe społeczeństwo na tym zyska. Tyle zachodu o partię w jakąś głupią grę? Głupią grę ci powie. Ech, ale tu nie chodzi nawet o same szachy. Widzisz, kiedy gramy, rozmawiamy o polityce. Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi mielibyście zrobić coś za darmo. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Staram się o obywatelstwo. Skoro jesteś taki wpływowy, to może mógłbym liczyć na twoją... Nie ma problemu, przekażesz... Gdzie mam szukać tego podręcznika? Nie wiem, sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi... Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? Goniec nie może zbić królowej. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leo i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów, królowa oczywiście może zbić gońca. Tak samo jak goniec królową. Każdy pion i każda figura mogą się zbijać nawzajem. Jako wyjątek można uznać tylko króla. Tak, tak. Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie? Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą... Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale. W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? Na rozkaz wielmożnego Gugo...
Uważam, że Robar to mądry władca. Kiedyś taki był. Mogę nie zgadzać się z Kuna na wielu polach, ale nie jestem też ślepy. Król coraz bardziej uzależnia się od magicznej rudy, zamiast poszukać alternatywnej drogi do zyskania. Chyba rozumiem, do czego zmierzasz. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze Kuno chce, bym prosił mnie o przyniesienie księgi prawidła. Znakomicie, przynieś mu ją, proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj. Wiesz, kto jeszcze może... Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta. Na twoim miejscu poszukałbym u magów wody. Dlaczego tak ci za... Bo się skompromituję, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz... Problem w tym, że obiecał poprzeć moją kandydaturę. Posłuchaj, zrób to, o co cię poprosił. Jeśli on nie dotrzyma swojej części umowy, a nie zrobi, to rzucę też trochę złota. Dobrze. W tak. Okej, okay, także, na blocie mamy najít knihu szachu, takže... Mágy vody, tudíž... Vidíme se u nich. Matej. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Nie mam tyle czasu, sprawa jest pilna. Rozejrzyj się. Każdy oczekujący ma tutaj pilną skwię tutaj od wielu godzin. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystko. Słyszałem, że lubisz grać w szachy. A i owszem. Uważam, że jestem jednym z lepszych graczy na wyspie. Nie tak dobrym jak gubernator, ale mimo wszystko mam... Mogę wiedzieć, skąd... Przysyła mnie Kuno. Prosił mnie, bym przeniósł mu kopię prawideł szachowych. Co tym razem wymyślił ten stary wariat? Owszem. Szczerze mówiąc, liczyłem... Przewertowałem tę lekturę i... Proszę. Wspaniale. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale. Dawaj ją tutaj. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może... Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest... Prosiłeś mnie, bym przyniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność? Jeszcze się z tobą pod... Okej, okay, tak to myślałem, no. Kuno przegrał. Haha, takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i dzięki takim działaniom może... Brzmi to tak, jakbyś nim... Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi... To na swój sposób ciekawy człowiek. I wbrew pozorom jest odrobina mądrości. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak jak ci... Weź, spisałem tutaj referencję, o którą... Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie... Chętnie sko... Tego, dajmy oprawę, tohle co mamy. První quest mamy, także... Chciałby by to iść potem na lov, jenomže ja nie mam... Niech to jednoduše říct. Já nemám nic ohledně lovení, tudíž... Jo. Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób. Po prostu złamałem i tyle. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami! Parszywcy łamiący prawa natury! Ot, co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila.
Jesteś młody? Wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. I inni ludzie... Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. I żeby nie był za drogi. Oczywiście. W końcu na czym... Hej, młody! Nie, bo na starość będzie... Tak, nemám pravé. Já vím, kde to je, takže vidíme se u toho. Tak jo, nemám pravé, jsme tady u toho a my půjdeme jenom tady dolů. A myslím, že tady doprava. A tady by měl... Yes. Ile běžeš za nastavění barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk zł. Proszę. Świetnie. Z którym barkiem? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy. A to ze spadkiem? Sprowadziłem pomoc. Co to za jeden? Gdybyś wyszedł poza obręb portu, znalazłbyś go bez problemu. Zgodził się nastawić twój bark. A ile to będzie kosztować? Zapłaciłem mu 70 sztuk złota. Liczę, że dostanę je od ciebie z powrotem. Co? Bezczelny! Trzeba było utargować niższą cenę, a nie płacić tyle, ile usłyszałeś. I jeszcze od starego człowieka domagać się zwrotu. Ale... Żadnych ale! Odwdzięczę ci się, ale na pieniądze nie licz. A teraz, przepraszam, nie mogę... dobra, nie było tak... Doprawdy? Tak, wypadało. Powiedz... Nie, ale chcę nim zostać. No i świetnie. Niech będzie, mam... No pewnie, wszyscy mnie... No. Dzięki, na razie. Tak, výborně to máme a... Máme teda kolik, máme dvě reference. No, ještě nám chybí teda jeden. Takže, ještě bychom potřebovali. Se podívám ještě po jednom, Ramoně. A uvidíme se u něho. Hej, ty. Čeho chceš, młody? Nie vidíš, že dorosli ľudia próbujú tutaj załatwić ważną sprawę? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś. Rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj. Ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w... powiedzmy... dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe. Poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie, aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście.
Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą, było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się, przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy, dla mnie to prawdziwy koszmar. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie, wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam. Jednak ręczę słowem, że nie kłamię. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu. I robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy. Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Portowego. My? Nic. No. Może lepiej ja będę mówił. Jak chcę. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mieli... Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy, skrzynki tachali... Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki. Kto według was uszkodził drzwi? Z tej biednej okolicy ktoś. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło. Albo nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą. No a najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy. Pójdę. Proszę się, zanim jednak znajdę sprawcę, nie... Jak słońce. Mamy wynajęty pokój. Dla ciebie drzwi będą zawsze... Mogą odejść w... Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki tac... Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. Do rzeczy, o co... Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję... A co by... Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli dostarcz mi haki na tę dwójkę. Zobacz... Tylko pamiętaj, młody, bądź... Bez wątpienia. Okej, ona nam řekla, że se ich mamy zbawić. Tudíž. Jdeme do hospody zpátky za Helgou, protože ta by nám mohla něco říct, tam je přece jenom místní, takže hned tam jsme, dámy a pánové. Potřebuje informací. Pytaj, o co chceš? Szukam informací na temat uškodzonego dźwigu. Obiło mi się o uszy, że nie mogą przez to rozładować jakiejś łodzi. Na twoim miejscu poszukałabym Bora w slumsach. Facet sporo wie o tym, co się dzieje w okolicy. Okej, takže mi bylo řečeno, že máme jít do slamu a ta jest tady, takže máme hledat Bora. Hej ty, co wiesz o uszkodzeniu jednego z dźwigów portowych? Co miałem nie słyszeć? Ramona nieźle się zdenerwowała, bo nie ma jak szybko towaru wyładować. Z tego co wiem, robotnicy też nie są zadowoleni z dodatkowej roboty. Miałbym zignorować... Chodziło mi raczej o to, czy... Niech będzie... Bardzo miło robi się z tobą interes. Sprawa jest dość skomplikowana, bo przy dźwigu przez... W takim razie podaj... Cóż, z tego co wiem, to niejaki Alder z dzielnicy Biedoty
nie jest jednym z robotników Ramony, a jednak nie widziałem go od tego czasu, więc wiem... Gdzie go znajdę? Pochodź wśród tych... Byłeś ostatnio w... I? Został uszkodzony, wiesz co... A co niby mam wiedzieć? Jak go naprawić? Nie jestem rzemie... Przede wszystkim to powiedz, gdzie jest koło zębatek. Kto ci napchał takich głupot do głowy? Proszę. A i owszem, nie będę narzekał. Jednak... Należy do osób, które nie przepadają za Ramoną. Zabranie tego koła było, powiedzmy, żarcikiem. Przez ten żarcik nie tylko Ramona ma problem. Średnio mi się podoba ten pomysł. Znowu? A co powiesz? A jaki masz dowód, że to... Słyszałeś o... A co to ma do rzeczy? To, że mam wśród nich znajomości. A desperaci uciekający przed wojną mogą cię... Dobrze, dobrze, spokojnie. Proszę, koło zębate. Tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że to jedyna rzecz, jaką wyciągnąłeś z dźwigu. Tak, spokojnie. Co teraz? Zaniesiesz je straży? I powiesz, skąd je masz? Nie, oskarżę... Jakie zeznania? Doczekanie. Masz im powiedzieć, że widziałeś niejakiego... Pff, no co mam nie rozumieć? Mam nadzieję? Ja również mam. Proszę o ciszę. Zebraliśmy się tutaj, by po raz kolejny omówić... Czy znalazłeś jakieś dowody, które... Myślę, że tak. Zuch, chłopak. Proszę się uspokoić. Tak jak podejrzewano, sabotażu dokonali Rekon i Vego. Od początku to wiedziałam. Nie chciało im się pracować, więc uszkodzili dźwig. O co? Powoli. Potrzebujemy dowodów. Masz takie? Zaginione koło zębate z dźwigu jest w skrzyni Rekona. To chyba wystarczy, prawda? Prawda. Idźcie po nie i nie... No dobrze. Jeden z moich ludzi pójdzie... W twojej skrzyni znaleziono brakujący element dźwigu. Jak to wytłumaczysz? No pierwszy raz na oczy to widzę. Ktoś mnie wrabia, ja nie tknąłem tego koła. Możesz to jakoś udowodnić? No to nie moje jest. Naprawdę. Co jeszcze mam wam powiedzieć, oszuści? Dobrze. Zdaje się, że mamy już jasność. Mam świadka, który widział, jak Rekon i Vego sabotowali dźwig. Nazywa się Alder i jest tutaj z nami. Świetnie. W takim razie biorę się za spisywanie jego zeznania. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Młody, prosto... Co z moją za... Już, spokojnie. Jak zawieram... A ty wywią... A, życie jest piękne. A... Co? Ja nie wydębię? Ja nie dam rady. Pamiętaj, młody. Tymczasem dziękuję. Czy to oznacza? Oczywiście, zasłużyłeś. Super, mamy 3, także nam teď potrzebuję prodać jeszcze parę wiecí, takže jakmile budu mít 200, tak se uvidíme u Martina, prostě u toho. Tak dáme a podáme, máme to hotový a nám nezbývají dnes jenom... Jeśli... Zobaczmy, co list polecający od Leona.
To bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Ramona poręczyła za ciebie. Nie mam o niej dobrego zdania. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? Rud. Znam go. Pracownik stoczni. Czynisz postępy, ale prawo jest... Czy to znaczy, że jest... Pozostała nam jeszcze kwestia opłat. Chcę dokonać opłaty za... Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, by nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces. Jest parę rzeczy. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w... Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które Wow. Myślał... Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wstęp do tej części miasta, możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc... Umówmy się, że to ostatnie. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję... Super, dámy a pánové, stali jsme se občany města, tudíž výborně, můžeme se přidat k dalším. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia... From Runra, ok. To jest nasz rząd, ja to już mamy, także... Dokument o ewidencji, jsme ewidowani jako... Ok, co to było? Ne? Jo, tady toto. Kurt. Super, tudíž asi bychom měli jít zpátky do hospody za Helgou a tam to i dneska ukončíme, dámy a pánové. Co říkáte? Já si myslím, že ano. Tak vidíme se u Helgy. Kurt čeká na tě. Dobře. Citizen a... Na kterým balkoně? Tak jináčí balkon ještě. Mám vlastné zdání na ten témat. Zawsze to powtarzałam. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? Podoba mi się to miejsce. Czuję, że daje dużo możliwości. Tak, to prawda. Miasto bogaczy i żebraków. Mędrców i szaleńców. Poważnych i wyśmiewanych. Trochę szczęścia i oleju w głowie, a można osiągnąć tu bardzo wiele. Co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. Strasznie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto? Nie, Jorn nie miał żadnych problemów z alkoholem. A, rozumiem. W takim razie to musiało być coś innego. Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno.
A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie pozostaje nam nic. Może spróbujemy rozwiesić... W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebra. To ogromne miasto. Pełne biedaków i Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie. I będę potrzebował trochę złota. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Niech Adano zda mu ukojenie. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig. I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy. A moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy. Więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. Odzyskam twoje złoto. Wspaniale. Winnica Valerio i... Tak jo, dámy a pánové, vidíme se na vinici. Dámy a pánové, tak jsme tady na vinici, ale zde to i ukončíme přece jenom. Máme za sebou krásný jednu hodinku a půl, takže já to samozřejmě sestříhám, takže ať víte. Ale příštím díle se podíváme na vinici a uděláme pár questů ještě tady, tak ať víte. Tudíž děkuju moc krát za vaši pozornost. Dámy a pánové, tohle bude tady ode mne pro dnešní den všechno. Děkuju moc krát za pozornost. Budu rád, když zanecháte like, hoďte odběr, protože stále velké množství z vás nemá odběr na tomto kanále a už nám nechybí moc k tomu, aby jsme hitli stovečku, takže budu samozřejmě jenom rád. A uvidíme se u dalšího dílu. Pa, pa, pa.